Prompto. Bigness. Gladio. Walk tall, my friends. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to jest Final Fantasy 15. Gra ze stajni Square Enix, jeżeli wam to coś mówi. Zagramy sobie na prostym poziomie trudności. Ja wyłączyłem kamerę dlatego, że w tej grze dzieje się niesamowicie dużo. Ta gra jest niesamowicie wspaniale zrobiona graficznie. I moja twarz tutaj by tylko i wyłącznie przeszkadzała. Przeskoczymy sobie również tutoriale, żeby prosto wskoczyć do gry. I będę starał się wam opowiedzieć troszeczkę o historii całej tej krainy i o tym, co się tutaj dzieje. Sam początek jest dosyć mocno zakręcony, przyznam szczerze. I tutaj dosyć jakby zaczyna się z takiego bardzo dużego tupnięcia. Kilka pierwszych questów, pierwsza godzina grania to jest taka dosyć duża sekwencja wydarzeń, która się wydarzyła w tym królestwie i wprowadza nas w całą tą akcję. Opowieść o wybranym królu Savior to the Star to będzie zbawca gwiazdy, coś w tym rodzaju. No i mamy sam początek, słuchajcie. Jesteśmy. Gra wrzuca nas na sąsiedzki początek na walkę gdzieś w nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim. Poznajemy naszego głównego bohatera, Noctisa. I jego trójkę przyjaciół, Prompto, Ignisa i Gladiusa. Przed upadkiem. Tą sekwencję, którą widzieliśmy, ona wydarzyła się 12 lat wcześniej. Później. Znaczy się to. My teraz cofnęliśmy się o 12 lat. The decreed hour is come. Set forth with my blessing, Prince Noctis. Thank you, Your Majesty. Take your leave and go in the grace of the gods. Right. Well, princes will be princes. So much for royal protocol. Not like you had to deliver a formal address. Your Highness! What now? I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son, merely that you remain at his side. Indeed, Your Grace. We'll see the prince to Alticia if it's the last thing we see. Yeah, what he said. Hate to break this up, but Kor's got the motor running. Drados, he's in your hands. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road.
Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. Wow. Ja wam dreszczę, powiem wam. Co tu się tak właściwie stało? Król Regis, którego widzieliśmy, który tak a propos przy okazji głos pod jego postać podkłada aktor, który się nazywa Sean Bean. Jego możecie kojarzyć z pierwszej części Gry o Tron. To jest ten nasz Lord Stark, który został ścięty zaraz na samym początku. Jak również z Władcy Pierścieni i z całej masy różnych innych filmów. Król Regis wyprawia swojego syna Noxisa, tak? Razem z trójką jego przyjaciół, a jednocześnie gwardią przyboczną. Jest to Gladio, Prompto i Ignis, trzej przyjaciele, którzy mają dostać się w tym momencie do Tenabri, gdzie na królewicza młodego Noxisa czeka księżniczka Tenabri, która zostanie poślubiona przez niego, żeby jakby utwardzić, połączyć paktem pokojowym księstwa Lucius i Tenebry. Jesteśmy w takim świecie, gdzie są jakby dwa duże księstwa. Jest to właśnie Lucius i jeszcze większe Niflheim. I oczywiście Niflheim to jest ten taki zły Mordor, a Lucius to jest ta strona, po której my jesteśmy. To jest nasze królestwo, którego nasze my bronimy. No i jedziemy gdzieś do jakiegoś mojego państewka z boku, zabrzeć pokojowe małżeństwo po to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Jak to wyjdzie dalej? Zobaczymy. I think we can forget about hitching our way there. Thought people were friendly outside the city. Yeah, you can only coast so far on the kindness of strangers. You're just gonna have to push her all the way. I've already pushed myself to the brink of death. You get up. Come on, car isn't gonna move itself. Sheesh. I thought the car was supposed to move us. Wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady. Push! Niezły początek. Niezły początek. Zaczynamy z zepsutego samochodu. Królewska limuzyna się popsuła. I żeby było śmiesznie, powiem, tak właśnie wygląda cała gra. Tak graficznie jest opracowana. Cały czas będziemy mieli możliwość poruszania się po olbrzymim, kolosalnie olbrzymim, otwartym świecie. We let ourselves get carried away. Look, these things happen. Let's just hope this isn't some omen. A niestety, chłopcom popsuła się bryka. Trzeba ją zapchać do najbliższego. Prompto, don't even think about it. Save some breath for pushing. Ignis, come on, time to switch. Nuh-uh, we just switched back there. And it's my turn, Nacht. His turn. Ja nie będę tego jakby tłumaczył, ale tu jest mnóstwo. Dialogów pomiędzy tymi przyjaciółmi. Cały czas gramy czwórką postaci. I jest mnóstwo interakcji między nimi. Także ja, żeby tego nie psuć, nie będę tego tłumaczył. Większość z was na tyle łapie angielski, żeby sobie te ich docinki i różnego rodzaju dialogi przetłumaczyć. Będę po prostu wspominał tylko o tych większych, ważniejszych questach, questline'ach i rozmowach. Ja zacząłem całą serię od Final Fantasy VII, który zostawił trwałą, że tak powiem, głęboką rysę w mojej psychice i chyba on wciągnął mnie do tych wszystkich japońskich gier. To była gra niesamowicie fajnie wymyślona. Pierwszy raz coś takiego z tych takich japońskich RPG-ów trafiło
europejski rynek i zrobiło kolosalną furorę. Żeby było śmieszniej, Final Fantasy VII przechodzi teraz remake. Jeżeli spodobała mi się 15, to z przyjemnością pokażę wam też również 7. Tą już zremasterowaną. Hello, Your Highness. Congrats on your wedding. Not Hitch just yet. Lady Lunafreya's groom-to-be, here in Hammerhead. Apologies for taking so long. You best save your apologies for Pawpaw. Well, that makes you... Cindy. Cindy. Sid's grease monkey granddaughter. Roll her in while I'm still young. Didn't your daddy tell you? She's a custom classic. Not some beat-up old clunker. Prince Noctis. Yeah. Prince. Like they took your old man and kicked the dignity out of him. What? You got a long way to go, son. And that slackjaw's getting you nowhere fast. She's gonna take a while. Y'all get her in and run along. I w ten sposób poznajemy Cindy, jak sama się przedstawiła, usmarowaną smarem małpkę, wnuczkę Sida. I Sida Cyphera, o ile dobrze kojarzę, Sid to była jedna z postaci grywalnych właśnie w Final Fantasy VII. Ta gra jest wyładowana takimi smaczkami, różnego rodzaju nawiązaniami do wcześniejszych serii, do wcześniejszych gier. Jednocześnie dzieje się jakby w innym świecie, w innej krainie. Jedno z drugim się nie wiąże, ale możemy ci, którzy grali we wcześniejsze gry, z przyjemnością znajdą mnóstwo nawiązań. No dobrze, wstawiliśmy samochód do warsztatu, zostawiliśmy go Sidowi. Ale niestety nasze królewiątko nie ma kasy. Więc poprosimy Cindy o jakąś wpuchę. Może co? Y'all ain't never been out this way before, have you? Go on, have a look around. This'll make sure y'all don't get lost. Staliśmy mapę. Well, might as well make good use of the extra time. No i mamy trochę wolnego czasu. Zanim Sid nie naprawi nam regali, tak się nazywa ten nasz samochód, regalia. Mamy tu sklep z bronią, który na razie odpuścimy. Podbiegniemy sobie do najbliższej restauracji. Ta gra jest zrobiona w bardzo ciekawy sposób, dlatego że to są takie schematy. W każdej restauracji możemy dowiedzieć się czegoś o nowym obszarze. Praktycznie w każdym takim punkcie, gdzie możemy odpocząć, mamy miejsce, żeby się przespać. I zawsze będą jakieś questy do zrobienia tutaj poboczne. W każdej restauracji możemy najpierw zapytać o lokalne miejsca okoliczne. I pokazują nam się kempingi, parkingi, gdzie można dojechać samochodem, osady i różnego rodzaju miejsca warte odwiedzenia z ziołami, składnikami do gotowania żywności, bądź tak jak tutaj na przykład widzicie tam w górnym rogu, z jakimiś schowanymi skarbami. Co olbrzymią częścią Final Fantasy jest znajdowanie i gotowanie nowych posiłków, powiem szczerze. I to jest super rozwiązane, dlatego że jedząc w przydrożnych restauracjach możemy zamawiać posiłki, ale nie mamy na to kasy. No właśnie, mamy zero gili. Gil to jest taka waluta obowiązująca. I tych posiłków możemy się uczyć. Dzięki temu, że się ich uczymy, potem Ignis, który jest naszym nadwornym kucharzem, będzie mógł przygotowywać te posiłki nam na kempingach, czyli będziemy już sami mogli sobie te posiłki gotować. Dzięki temu będziemy mogli sami te buffy czy dodatkowe
podwyższali, będziemy mogli sobie podwyższyć dodatkowe statystyki, jedząc to żarcie, które on nam ugotuje. Tu jest możliwość zrobienia takiego prostego huntu za 740 gili, zarobienia paru groszy na sam początek. Hunt commented. Weźmiemy sobie jeden, będę mógł wam pokazać, jak te polowania wyglądają. Co jeszcze zrobimy? Pójdziemy do Cindy i spróbujemy ją zapytać, czy ma dla nas jakąkolwiek robotę. Broken down and flat broke. No właśnie. Insult to injury. Old man's in for both after charging us that much. Będziemy się trzymali tych czerwonych questów, to jest ta główna linia questów. Wszystkie niebieskie na mapie to są questy dodatkowe, poboczne, które można robić. Nie trzeba, ja sobie będę je robił w wolnym czasie, żeby ich nie przegapiać, ale nie będę was zmuszał do oglądania wszystkiego. Niektóre polegają na 5- czy 6-krotnym bieganiu z miejsca na miejsce, także... Zapytamy naszych przyjaciół, co myślą. We're strapped for cash. Any way we could earn a little? No właśnie. Oh, now I get it. This must be what Papa meant when he said he was gonna teach them boys a lesson. Told me he ought to have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus around here. Friend. Happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge. How about it? Mimo tego, że gra jest czysto japońska, Cindy ma niesamowicie fajny teksański akcent. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Zarobiliśmy Ability Points. Ability Points rozdzielamy sobie w naszym menu. I to jest jakby... Ja do tego menu wrócę na początku następnego odcinka, bo żeby przejrzeć te menu, to jest kosmos. Tego jest tu tyle, że to by mi zajęło, podejrzewam, czas do końca tego odcinka. Na razie tych punktów mamy i tak za mało, żeby cokolwiek z nimi zrobić. A w przyszłym odcinku postaram się wam pokazać troszeczkę więcej na temat upgrade'owania umiejętności, postaci, skilli. Ich są tutaj dziesiątki, które zmieniają sytuację i zachowanie nasze w walce. Dobrze, mamy około 390 foot stąd. Czyli jakieś 100 metrów. Mamy tutaj coś, co mamy zrobić dla Cindy, żeby zarobić parę groszy. No i przy okazji będziemy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda system walki w grze. Otóż nasz Noctis posiada taką umiejętność, która pozwala mu rzucać bronią w kierunku przeciwnika i warpować do tej broni. Czyli potrafi bardzo szybko się przemieszczać po polu bitwy. I zaraz wam pokażę, jak to działa. I jesteśmy. Dodatkowo ten atak rozpoczyna takie ataki, które pozwalają jego przyjaciołom dołączać się do walki. Widzicie, w walce... Jak widzicie, w walce uczestniczą wszystkie cztery postacie i ta walka robi się strasznie dynamiczna, dlatego że każdy z tych naszych przyjaciół posiada jakby dwie dodatkowe umiejętności. Jedna to jest wspólny atak, który jest z automatu, który wydarza się wtedy, kiedy uderzymy przeciwnika z tyłu bądź przebijemy się przez jego ochronę. Wtedy te postacie się teamują, żeby zadać wspólne ataki. Drugi jest to taki specjalny atak, który można wywołać jednym klawiszem, które też te ataki rozwijamy, z czasem je możemy zmieniać. Także w sumie tych możliwości jest kolosalnie dużo. No dobrze, zabijmy sobie jeszcze ten drugi pak tych zwierzaczków dla Cindy. Tam trzy potrzebujemy zabić. Mamy w prawym górnym rogu pod mapą dokładnie to, co mamy zrobić. W końcu muszą nam naprawić samochód. Sometimes I wonder if we'll ever sit inside that beautiful car again. Sitting most of the day was pretty nice. Napping was even better. Let's do this. Haven't you ever heard? The best offense is a good defense.
Teraz. Następną umiejętnością Noctisa jest parowanie i unikanie ataków. O, widzicie, to był taki podwójny atak. W momencie, kiedy uda nam się dobre pary, kiedy uda nam się sparować atak, w momencie, kiedy uda nam się sparować atak, jeden z naszych przyjaciół wkracza do akcji i wykonuje swój specjalny atak. I w ten sposób jakby ta walka się rozwija coraz dalej i dalej. Zostanę jeszcze jeden pakt do zabicia. Chłopaki, się można biegać dosyć dużo, ale ten sprint zabiera staminę. Ja tę staminę mam wyłączoną, bo do niczego innego tego się nie używa. Nie, chciałem pozbyć się jednego dodatkowego paska, na który na ekranie. Teraz, następną umiejętnością Noctisa jest fakt, że on ma przy sobie cztery bronie tak naprawdę. Ma włócznie, ma miecz taki wielki i ma szybko, miecz, którym szybko można zadawać ataki. Na razie trzy na razie. Czwarte miejsce można włożyć albo ataki magiczne, albo dodatkową broń. I to można zmieniać bardzo szybko w trakcie walki. W trakcie walki można je zamieniać błyskawicznie. I oczywiście każdą z tych broni można rzucić, żeby warpować w kierunku przeciwnika. Staram się to tłumaczyć, bo potem tych umiejętności będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, więc ciężko będzie za tym nadążać. How goes the hunting? Actually, we just finished. That's great, because I got one more hunt for y'all. Only this time, it's for a person. Fella named Dave went off, and we ain't heard from him since. Reckon he staked out a spot in an old shack nearby. Old shack? Oh, got it. We'll take a look. No dobrze, Cindy nam przekazała wiadomość, że dziękuję bardzo za zabicie tych prostych tam skorpionów, ale teraz musimy znaleźć gościa, którego ona szuka. Ktoś jej coś obiecał, nie dostarczył, więc musimy znaleźć Dave'a, który jest prawdopodobnie tutaj w tej szopie przed nami. Zajrzyjmy sobie tam. Dlatego pokażę wam jeszcze, jak wygląda mapa całego terenu. Mapę można naprawdę powiększać, zmniejszać. Oczywiście, zobaczcie, mapa jest kolosalnie duża. I cały ten świat jest otwarty dla nas praktycznie od samego początku, pod warunkiem, że samochód nam jeździ. Bez samochodu tutaj bylibyśmy naprawdę w kłopotach. No dobra, poszukajmy Dave'a, który ma być gdzieś tutaj. Tu go nie ma. Co to zostawił? Zostawił notatkę. You okay? We are now. Spoke too soon. Remember, just a scout of us. Easy as they come. O, co tu się dzieje? Ja
No dobrze. Nie lubię walczyć w zamkniętych pomieszczeniach, bo wtedy ta jego umiejętność fazowania się uników jest bardzo ograniczona. Nie ma gdzie odskakiwać. Dobrze, znaleźliśmy dodatko Dave'a, że poszedł na polowanie na zmutowanego jakiegoś wielkiego bizona. Okej. I jesteśmy na parkingu. I myślę, że to będzie fajne miejsce, żeby pożegnać się z Noctisem do drugiego odcinka. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej. Prompto. Bigness. Gladio. Walk tall, my friends.